Oscary kochają filmy kostiumowe, zatem jeżeli mamy Marię Królową Szkotów, dwie znakomite młode aktorki, to aż się prosi, by dać im wszystkim nagrody we wszystkich kategoriach, ale okazało się, że nominacji jednak nie ma 20. Dlaczego? Przekonamy się. Bravery. Now I see there's no cause for envy. Maria Królowa Szkotów opowiada nam historię czasów bardzo burzliwych dla Wielkiej Brytanii, dla Anglii i Szkocji, gdzie mieliśmy dwie królowe ze sobą, w pewnym sensie współzawodniczące, zanim się jeszcze pojawił bardzo znany King James po Grzegorzu, który sobie zabijał wszystkie możliwe żonki, tak zwana krwawa Mary, która tutaj w tym filmie dostaje troszeczkę inną wersję siebie. Zatem mamy nie tylko dramat kostiumowy, ale także dramat historyczny, gdzie przeciwko sobie postawione są Saoirse Ronan. Jeżeli nie umiem wymówić, przepraszam, nie każde imię jest dla mnie proste, i Margot Robbie jako Elżbieta. I tutaj przede wszystkim pojawia się pierwszy problem tego filmu. Jeżeli widzieliście zwiastuny, zwiastuny nam właśnie pokazują wielki pojedynek. Elżbieta kontra Maria. I tam jakąś rozmowę. Niestety w filmie tego pojedynku, tego konfliktu, tej dynamiki między nimi nie ma. To jest 3/4 historia Marii, a Elżbieta pojawia się, no, tutaj na 5 minut, na 2, tutaj, żeby ją przeciwstawić, żeby pokazać jako kontrapunkt i tyle. Więc już tutaj pierwszy element dla mnie, bardzo mnie to zawodzi, ponieważ ja liczyłem na więcej dynamiki, niejako walki aktorskiej pomiędzy jedną a drugą postacią. Po drugie, jest tutaj drugi problem, który może cię strasznie zaboleć, jeżeli nie lubisz dobrego tempa w kinie, ponieważ to jest debiut reżyserski pani, która robiła przedtem teatralne rzeczy i to widać. Sceny się ciągną, nie do końca coś nam pokazują, mamy dużo patrzę, symbolika, góry, patrzę, zmieniam kolor ciuchów, patrzę, zapleciam coś tam, patrzę i nic się nie dzieje. Sceny walki, które się pojawiają ze dwa razy może, oj, jakie bolesne są. Troszeczkę sugerują, że wielkie bitwy gdzieś tam w Szkocji to było tak 20 chłopów. Tak jak dwa ziomki pod budką z piwem. Całość jest właśnie bardzo powolna i próbuje w tym swojej powolnej narracji pewną nić pleść, pewną nić i pewną demitologizację postaci Maryi nam przedstawić. Ta demitologizacja może być kolejną rzeczą, która ciebie jako fana filmowego może wkurzać. Niekoniecznie musi, ale ten film nie jest zbyt subtelny w niektórych swoich zagraniach. Jedne z pierwszych scen, które mamy, to gdy Maria pojawia się, Maria Królowa pojawia się na ziemi szkockiej, to przybiega jakiś tutaj biedne dziecko i ono przebiega i Maria z konia patrzy na to dziecko i się do tego dziecka uśmiecha. Ujęcie jest tak, jakby troszeczkę słońce było za nią, czyli wręcz mamy kobietę, która ma tyle zrozumienia dla zwykłych ludzi. Gdy na jej tronie i tam na dworze pojawia się osoba, która jest nieheteronormatywna, to ona wręcz mówi: bądź kim chcesz, jestem bardzo tolerancyjnym katolikiem, będziesz kim będziesz chciał być, będę cię traktować tak, jak się tylko czujesz. Mamy jeszcze kolejne ujęcia, gdzie właściwie nie próbujemy nawet udawać, że tutaj jest słońce, gdzie mamy światło, gdzie Saoirse Ronan jest właściwie najbardziej, to się po angielsku ładnie mówi, jest benevolent, jest wspaniałomyślnym władcą, który jest na tym samym poziomie, co lud i on ten lud rozumie. A potem dostajemy na przykład scenę Elżbiety, która nie chce rozmawiać o polityce, ona się na polityce nie zna, albo na przykład ona mówi: nie, niech to nie dotyczy was w ogóle, albo mówi, że jestem bardziej mężczyzną już niż kobietą, albo jakiś taki ze smutkiem spogląda na małego źrebaka, ponieważ sama nie jest w ciąży w tym momencie. Więc nie ukrywajmy, nawet nie ukrywamy tego, że z jednej strony mamy na przykład Saoirse Ronan na tle takiego pięknego, naprawdę pięknych tych połaci Szkocji, takich tutaj pagóreczków i pakureczków, a nasza Elżbieta jest zamknięta w pokoju w zamku, dum, 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 i od razu zderzenie. Więc tego typu, nie powiem, że manipulacje, ale jasne sygnały filmowe: dobra Maria, zła Elżbieta, napierdzielają w ciebie cały czas. I dla mnie osobiście było to takie trochę nie. Szczególnie, że Elżbieta
jako królowa, która rządziła 45 lat w Anglii, gdzie faceci no non-stop z lewa, prawa, góry, dołu chcieli ją zaciukać, oszukać, wyjść za mąż, coś tam, cokolwiek, a ona utrzymała się tak długo na tronie, dłużej niż Maria, bądź co bądź, jest cholernie ciekawą postacią, a tutaj jej rola jest tak mega zmniejszona. Mega zmniejszona. I ja nie miałbym problemu z tym, że okej, nie możemy mówić o każdej postaci historycznej w filmie, ale zmniejszamy jej rolę, ale nie próbujmy robić z niej idiotki. Nie próbujmy robić z niej postaci, którą moim zdaniem nie była, bo tutaj ona wychodzi na osobę, która została na tronie przez to, że się nie angażowała. No nie jest to prawda, jest to takie trochę wypaczenie, które sprawia, że oczywiście dla filmu jest to ciekawsze, bo Maria i Saoirse Ronan są jeszcze ciekawsze, jeszcze lepsze, jeszcze fajniejsze, jeszcze trudniejsze mają role, ale z drugiej strony no sprawia, że jest to bardzo jednowymiarowy film, który ogląda się i mówisz okej. Zresztą, ostatnią rzeczą, którą powiem, która nie jest spoilerem, spokojnie, jest taką małą sztuczką filmową. Mamy okres tak naprawdę ćwierćwiecza mniej więcej, bo 25-30 lat mniej więcej mija od pierwszej do ostatniej sceny filmu. I możemy pokazać makijaż, możemy pokazać przemiany, jakieś tutaj zrobić make-up, żeby ona była starsza, ale tego nie robimy. Pokazujemy, w jaki sposób coraz brzydsza staje się Margot Robbie jako Elżbieta, ale Saoirse Ronan jako Maria, ani odrobinkę. Ona jest nawet w najpóźniejszych scenach bardzo młoda. Mała rzecz, ale robi różnicę. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o pewien sposób portretowania, który moim zdaniem wybiela Marię i robi z niej najlepszą katolicką, tolerancyjną królową świata. Zatem, kompletnie mnie nie dziwi, że nie ma nominacji do Oscara za najlepszy film, scenariusz i tak dalej, że doceniono kostiumy, zdjęcia można docenić, bo rzeczywiście piękne, no i oczywiście role zarówno jednej, jak i drugiej pani, ale znowuż tutaj też nie są to najlepsze ich role, jakby można powiedzieć, chociaż Margot Robbie ma kilka cudownych, naprawdę cudownych scen. Niestety nie mogę powiedzieć, że polecam tym, którzy oczekiwali pojedynku Margot Robbie kontra Saoirse Ronan, to jest właściwie jedna, czy może dwie sceny, gdzie one faktycznie mogą od siebie grać i to są znakomite sceny. Tyle, że niestety, jeżeli one miały być kulminacją czegoś, co jest budowane, no to po pierwsze, budowane to jest za długo, po drugie, to nie jest żadna kulminacja, po trzecie, a co wy sądzicie o Marii Królowej Szkotów? Czy też byliście tak zawiedzeni jak ja i wynudziliście się w kinie, chociaż staraliście się naprawdę bawić znakomicie? Czekam na wasze komentarze, nie zapomnijcie zajrzeć na www.patronite.pl/Brody z Kosmosu, oczywiście subskrybować kanał, dać ten dzwoneczek, by dostawać powiadomienia, a my widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie!